Remont przychodni Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie znacząco poprawił wizerunek i warunki leczenia w poradniach specjalistycznych. Ale 2 lata temu szpital podjął także wyzwanie, by stawać się ośrodkiem o jak najwyższej dostępności dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami. Jako pierwszy w regionie uzyskał wówczas grant z rządowego programu Dostępność Plus dla Zdrowia. Dziś pytamy, jakie widać tego efekty. 9. Proszę o to. Realizacja tego grantu okazała się bardzo owocna dla naszego szpitala i można powiedzieć, że dostępność naszego szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami po jego realizacji jest zdecydowanie większa. Udało nam się bowiem tą dostępność polepszyć w 4 obszarach zasadniczych, a mianowicie w obszarze architektonicznym, w obszarze cyfrowym, organizacyjnym i komunikacyjnym. To działania wielowymiarowe, począwszy od likwidacji barier architektonicznych, poprzez zakup pomocniczego sprzętu dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak choćby łóżka automatyczne dla osób z problemami z poruszaniem się, po kurs polskiego języka migowego dla personelu szpitala, w którym uczestniczyło aż 50 osób. Dzień dobry. Tak właśnie powiedziałam w języku migowym, dzień dobry, tak jak witamy pacjentów głuchych, którzy przychodzą do nas do szpitala. Mamy tu możliwość, ponieważ odbywają się tutaj kursy języka migowego, dzięki czemu mamy możliwość komunikowania się z pacjentami, którym możemy po prostu udzielić pewnej pomocy. Bardzo dużo działań udało się zrealizować, no i ciągle część z nich jest kontynuowana, jak choćby to, że grupa 5 osób kontynuuje kurs polskiego języka migowego, tym razem już na poziomie średnio zaawansowanym. Wszelką pomocą służy pacjentom specjalnie powołany do tego asystent osoby ze szczególnymi potrzebami. Tę ważną rolę pełni Magda Jabłonowska. Pokaże nam przykłady rozwiązań technicznych, które ułatwiają poruszanie się po szpitalu pacjentom niepełnosprawnym lub na przykład mamom z najmniejszymi dziećmi. Udogodnienia w szpitalu dziecięcym są takie, że drzwi same się otwierają na oścież dla wózków inwalidzkich lub dla mam z wózkami. Idąc potem szlakiem pętli komunikacyjnej, dochodzimy do punktu, gdzie tu można sobie poczytać, w którym miejscu znajduje się dana poradnia lub dany oddział. W języku dla osób niewidomych Braillem. Biletomaty również są dostosowane tak, by ułatwić zadanie osobom ze szczególnymi potrzebami. Można zmienić kontrast obrazu na ekranie czy rozmiar czcionki. Potwierdzamy wizytę dziecka, wpisując jego PESEL i wyciągamy numer, który następnie wyświetla się na ekranie przy poradni z jednoczesnym komunikatem głosowym. On służy do potwierdzenia wizyt lub do pobierania bileciku, żeby zarejestrować się na wizytę pierwszą albo kolejną w rejestracji głównej. Jest on też przystosowany dla osób głuchych, gdzie pokazuje nam pani tłumaczka i tłumaczy, co mamy dalej zrobić, lub po prostu dla osób niewidzących. Jeśli jest to osoba niewidząca, to system biletomatów mówi nam, do gdzie mamy podejść, lub po prostu u nas personel jest w rejestracji głównej przeszkolony na to, żeby móc zareagować i pomóc takiej osobie dojść do danego gabinetu lub po prostu ułatwić mu rejestrację, tak? Zostało utworzone okienko dla osób niepełnosprawnych z obniżonym blatem dla wózków inwalidzkich. Mamy również dla osób słabosłyszących pętlę indukcyjną, gdzie pani, która rejestruje, jest lepiej słyszalna dla osoby z aparatem słuchowym. Są zamontowane ciągi komunikacyjne dla osób niewidzących. Dzięki temu osoba niewidząca może iść wskazaną drogą, ponieważ one wibrują, by wskazać drogę do danej poradni. Osoba niepełnosprawna może również skorzystać od razu na tym samym poziomie z windy. I zapraszam Państwa, pojedziemy sobie na 3. poziom. Mamy tutaj toaletę z językiem Braille dla osób niewidzących. W toalecie mamy również duże łóżko przewijak dla dużych dzieci niepełnosprawnych. Jeśli komuś się coś stanie, tak, słabo się poczuje, możemy nacisnąć za ten sznureczek i pani w rejestracji na każdym poziomie mają u siebie w rejestracji taki komunikat, że w danej toalecie komuś coś się stało i wtedy ta pani musi wejść do tej toalety, tak, i udzielić pomocy. Z myślą o osobach głuchych uruchomiliśmy również telefon, gdzie rodzice głusi mogą pisać SMS-y z prośbą o zarejestrowanie pacjenta, swojego dziecka do danych poradni i oddziałów.
W szpitalu powołaliśmy pełnomocnika dyrektora do spraw dostępności, który jest w ciągłym kontakcie z organizacjami pacjentów, którzy nam pewne rzeczy podpowiadają i bardzo sobie cenimy. Ostatnio na przykład mieliśmy spotkanie z panią wiceprezes Związku Głuchych, która chciała okazać wdzięczność za to wszystko, co tu się w szpitalu wydarzyło, ale jednocześnie już zaplanowaliśmy pewne dalsze działania, chociażby jak wesprzeć pacjentów leczonych w warunkach szpitalnych jakimiś systemowymi rozwiązaniami, aby tłumacz na przykład migowy mógł wspomagać pacjentów niesłyszących. Pora zapytać najbardziej zainteresowanych, czy odczuwają zmiany. Na to pytanie odpowiedzieli Agnieszka Murzyn, niesłysząca mama dwójki dzieci, pacjentów Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz państwo dąbrowscy, którzy z niespełna roczną córeczką Anastazją byli także w innych szpitalach dziecięcych i ich własny rodzinny ranking wygrywa zdecydowanie ten w Olsztynie. Czuję, że tutaj jest zapewniona coraz lepsza dostępność. Mam dostęp do rejestracji poprzez SMS-a. Mogę też szybko dostać się do lekarza z tłumaczem. Czuję się tutaj bezpiecznie i komfortowo. Jeśli dostaję na przykład skierowanie od lekarza rodzinnego, mogę skontaktować się z rejestracją poprzez SMS-a. Jest do tego przypisana jedna pani, która obsługuje dany numer. To jest dla mnie bardzo wygodne. Są większe miasta i nie ma gdzie tego dziecka przewinąć, nie ma gdzie go nakarmić. Dziecko jest rozdrażnione, na krzesełkach plastikowych przebierane, tak trochę bez komfortu, bez niczego. I tam nie ma czegoś takiego komfortu jak tutaj. Drzwi same się otwierają, nie trzeba szarpać się, nikogo nie trzeba prosić o pomoc. Przy rejestracji też mieliśmy pomoc, wszystko nam wytłumaczyli. Przyszliśmy tu, jest gdzie nakarmić, gdzie przewinąć, jest specjalny pokój, w spokoju można dzieciątko rozebrać, bez obcych oczu na przykład. I nawet kanapy tutaj. Tak, można się położyć nawet, ululać dziecko w spokoju. Jest lepiej w porównaniu do lat poprzednich.